Cześć! Dzisiaj pora na kolejny film z serii Zdrowe Zamienniki. Tym razem proponuję Wam jeżyki. No, może nie są takie same dokładnie jak te, które możemy kupić w sklepie, ale jeżeli porównamy sobie skład, to na pewno wychodzi na korzyść tych moich i są naprawdę bardzo smaczne. Zapraszam! Jeżyki można też zrobić z kakao. Ja go nie używam, dlatego przede wszystkim, że mój młodszy syn ma na nie alergię. I karob jest tutaj świetnym właśnie zamiennikiem, substytutem kakao, ale także ma bardzo dużo dobrych wartości odżywczych. Karob jest źródłem nie tylko węglowodanów, ale także białek oraz wapnia, żelaza, magnezu, potasu, fosforu, czyli tych składników, które bardzo są potrzebne dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym i nam wszystkim. Dodatkowo posiada witaminę E, witaminy z grupy B, witaminę A oraz D, dlatego jak widzicie ma bardzo dużo korzyści. Karob jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem, czyli zwalcza wolne rodniki i opóźnia procesy starzenia. Dodatkowo korzystnie wpływa na trawienie i może być także dobrym pomysłem w razie biegunki czy refluksu, ponieważ ma takie działanie zagęszczające. Karob, w przeciwieństwie do kakao, nie jest alergiczny, wręcz może niwelować objawy alergii i także być pomocny na przykład przy długotrwałym kaszlu czy nawet astmie. To, co jest dla mnie ostatnio bardzo dużym atutem, to to, że karob ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, także też może wspomóc nas w walce o lepszą odporność. Oprócz karobu w proszku możecie również znaleźć w sklepach tak zwaną melasę z chlebka świętojańskiego, czyli właśnie taki karob w płynie, który może być też dobrym zamiennikiem cukru i wygląda trochę w swojej konsystencji tak jak miód. Zapraszam Was do wypróbowania karobu, do spróbowania jeżyków, bo oprócz karobu jest tam również kokos, o którym już bardzo dużo pozytywnych rzeczy zdążyłam powiedzieć na tym kanale. Także polecam i życzę smacznego. Cześć!